Michał Piruk ostro apeluje, aborcja to wymysł religijny. Cześć, zaczynamy Flash Celebrycki, Anna Matusiak. Zapraszam. Michał Piruk to bez wątpienia typ wojownika, nie ustępuje w obronie wartości, które uznaje za ważne. Bywa bezkompromisowy i nie sposób go zniechęcić, jeśli serce podpowiada mu konkretną postawę i działanie. Za to między innymi pokochali go polscy widzowie. Teraz Michał dołączył do grona przeciwników wprowadzenia ustawy antyaborcyjnej. Zaapelował: nikt nie ma prawa do decydowania w państwie demokratycznym o tym, co wolno robić tak długo, jak czyny danej osoby nie są zagrożeniem dla innych. Aborcja naukowo nie jest zabójstwem. Wierni niech idą do kościoła, a nie do Sejmu. Specjalnie dla Plejady w rozmowie z Julią Tryzno wczuł się w sytuację kobiet i bez wahania oznajmił: gdybym był kobietą, nie pozwoliłbym sobie za żadne skarby, żeby coś podstarzali ludzie ze względu na swoje przedawnione postrzeganie, tudzież religijne fanaberie, mówili mi, co ja mam robić ze swoim ciałem, jak ja mam podejmować decyzje. Walka o tolerancję, walka o marzenia, czy w końcu o prawa zwierząt. Póki co Michał na ringu życia okazuje się zwycięzcą. Ależ patetycznie to zabrzmiało. A jego głos coraz częściej możemy usłyszeć w kwestiach społecznie zaangażowanych. No taki show biznes, to ja rozumiem. Zaglądajcie na Plejadę, oglądajcie Flash Celebrycki, kolejny już jutro. Do zobaczenia.